Jeszcze pamiętam, że w tej pierwszej lokacji było też zejście jeszcze w bok. Must kill more puppets. More. All puppets must die. Every single one. I hear the sound of springs inside you. You're a puppet too. You can't fool me. All puppets must die. Oh. Kill the puppets. Jak miło. Ocalały. Jak miło. Kurde, ale jest... Ale jest szybki. To jest Bloodborne'owy vibe. Dobra, dostał ładnie. Muszę go troszkę przyżarzyć. Ale jest hardcore. Ale widzę, że backstaby będą. Kurde, natarczywy fest. Ej, serio? Nie mogę nawet się ruszyć, nie? Bardzo trudny przeciwnik, taki mega szybki. Nie ma w ogóle momentu na atak. Co z nim jest nie tak? Serio, tacy będą przeciwnicy natarczywi? Przecież to jest gorsze niż w Soulsach. Dobra, spoko, spoko. Znaczy my mamy porażenie na tym, ale... Powiem wam, że ciężko z nim. Chyba, że on jest po prostu jakimś wysokolevelowym i nie jesteśmy godni. Wątpię, żebym był godny takiego przeciwnika, nie? Masakra, ale przyjdę tu jeszcze raz. Ale ogólnie jest masakryczny. Dziwne, bo on jest za szybki na tą grę. Ale spoko, spróbujemy jeszcze raz. Troszkę kontr mu zrobię i może się uda. I ten od razu wjeżdża, nie? Chłop. Dobra, podpalony czy nie? Chyba nie za bardzo. On ma jakąś ochronę na podpalenie. Ale elektryczność spoko, dobra. O, i backstaby też wchodzą. Nie jest najgorzej. Dobra. To tak jak osła go zrobimy. Da się ogarnąć, nie byłem przyzwyczajony, że ktoś może tak szybko lutować, nie? No w sumie ten osioł też tak robił, ale... Bez przesady, nie? Okej, super. Ale jakby go tak dobrze poparować, to on się też odbija potem, nie? Ale spoko. Jednak do zrobienia. Za drugim razem już wiemy, jak walczyć. Maska, strój myśliwski. Okej, tutaj się skrót zrobił. Czyli, no raz sobie ogarniemy bossa, już później wiemy, jak atakuje, ale wydawał się bardzo, bardzo taki szybki na tą grę. Dziwne, ale tak było. Tak było, nie zmyślam. Mamy stroje. Strój myśliwski ocalałego i maska. A może sobie zmienimy?
Przedmioty, stroje. Tu mamy maskę taką. Bo nie można... A, można sobie zdjąć. Dobra, to tu sobie zdejmę. Tego nie będziemy chcieli. A może być taki. No i co? I fajny. Myślę, że nie każdy pokona tego ocalałego. Oj, tutaj jesteśmy na tym... Na tym wejściu, fajnie. To ja bym sobie jeszcze wszedł. Ogarnąć ten przedmiot. I tam trzeba będzie... Tam trzeba będzie pogadać z tymi ludźmi jeszcze, o ile tam są, bo... Może ich też nie być, różnie jest... Różnie jest w takich souls-like'ach, niekiedy... Na przykład dany poziom już się kończy, nie? Dobra, czyli tu jest dead. Dobra, tak myślałem, że będzie rip. Okej, super, to wiecie co? Bo tu jeszcze była taka mini lokacja, o to mi chodziło. Ile tu jest zawirowań, niesamowite. Bo to była ta lokacja z początku, którą jeszcze nie zwiedziłem. I fajnie to jest pomyślane. Bo to nie jest ten boss. Nie, to nie jest ten boss, ale... What? No, podobne takie rozległe. Co ty robisz, pani? Kurde, jak mnie tutaj opluła. Opluła mnie totalnie. No może sobie wyposażę, wiecie co? Tutaj... Przedmioty, które niwelują. Zwiększa odporność. Usuwa specjalne zmiany. Atrybutami zmiany stanu. Czyli chyba te. Kurde, wychodzą jakieś maszkary. Katalizator baśni, fajnie. No my nie mamy takiego ulta. Jedyne co mi właśnie brakuje na tej broni, to to, że nie mamy takiego właśnie silnego ataku na baśni, tylko po prostu idziemy w żywioł. To fajnie jakby było... O kurczę, tu jest... Jest gdzieś jaszczurka. Co tu się wyprawia? Ten duży jeszcze, o tu jest. Wątpię, czy możemy sobie na to pozwolić teraz. Wątpię. Chyba nie. Zaraz zniknie, nie? O, księżycowy kamień nobiu. Ale patrzcie tych. Aha. Ja nie byłem na... Ajaj, ja nie byłem na pićku. Ja cały czas to klikam, a to... On się nie leczył. No to niekiedy trzeba uważać. Bo też mamy dwie sakwy przedmiotów, nie? To jest znacznie trudniejsze. Bo dwie sakwy przedmiotów... Są do wyboru, więc... Nie jak Estus, że macie jeden przedmiot i tyle, nie? Dobra, czyli tutaj fajnie. No to to jest taka lokacja tylko dodatkowa. No z tym bym mógł jeszcze powalczyć, ale... Nie na skażonym terenie. Chyba go zostawię. Chyba go zostawię i wracamy. Dobra, wracamy i pójdę jeszcze zobaczyć tamte lokacje, które może opuściłem, ale... Tu już myślę, że większość mamy. Bo tu bym jeszcze zobaczył. Chyba nie byliśmy tu, nie? Tak, jest tyle tych odnóg, że ciężko od razu wszystko ogarnąć. Niektórzy mi się wydają, że albo są NPC, albo przeciwnik. O! Widzieliście tego ekscentryka? Pan Jay. Kącik ekscentryka. Dobra, tu było coś takiego. I zobaczę, czy są jeszcze ci w maskach, ale bardzo wątpię.
A, oni byli tu. No, czyli... Czyli jest formuła Soulsowa, że jak przed jakimś bossem nie ogarnęliśmy, to może ich nie być. Dobra. Okruch gwiazdy. Jeszcze tu sobie sprawdzamy, czyli mamy jednak wszystko. Wydawało się... O nie. Może nie wszystko, ale... Jeszcze tu sprawdzę. Bo wydawało się, że tych odnóg jest milion, ale... A, czyli... Czyli tu jeszcze nie jest otwarte. Ale to wiadomo, może później, nie? Po tym bossie, jak tam przejdziemy. No zobaczmy, zobaczmy. O, dobra, tu jest jeszcze jakaś rura. A, widzisz, jak fajnie. Wygląda na fajną zasadzkę. Blokowanie zamiast parowania. Niestety albo stety, ale... Tak wygląda Pinokio. Nie ma co się łudzić. Te odskoki jednak są małe. Może coś się jeszcze wydarzyć. Klucz trójcy! Serio? Co? Czyli tutaj ta zagadka. Co? Ole mega. A tu gdzie jesteśmy? Byliśmy tu? Może tu byliśmy na początku? Tam jeszcze sobie zejdę. Czyli teraz będę miał te zagadki. Ampułka. Dobra, czyli ten klucz dostałem za te informacje. What? Ole miazga. Czy ten robotnik z fabryki podejrzewał, że zginie niczym marionetka? Mogę to wziąć? Oj, to jest chyba sekrecik. Frak! Błękitno-krwistych i kwarc. Kwarc do ulepszeń. Nie wierzę. Nie wierzę, wspaniałe. Wspaniałe, czyli ten dostaliśmy. Co to jest ten przecież? Ja cię kręcę, to jest ten przecież z okładki. Ale jaja. To będzie mój ulubiony. Dobra, raczej w tym gramy już. Troje tworzy jedno, zjednocz się z wielkimi. Zjednocz się z wielkimi, ty, który otwierasz te drzwi. Czyli może takie trzy. Klucz trójcy, czyli może trzy jakieś takie zagadki będzie trzeba, nie? O, dobra. Czyli mamy pierwsze, tutaj otworzyłem serwer. Mega, mega dobre. Mega dobre, zobaczymy co jest tutaj. Nie wiem, czy to jest lokacja, którą znamy. Wydaje mi się, że tak, chociaż... Ciężko powiedzieć. Jeszcze tam była taka rura, nie? Tam była jeszcze taka rura. Kurczę, tak jakbyśmy tu byli, ale... Lokacje są dosyć podobne akurat w obrębie danej krainy. Nie, tu raczej nie byliśmy. Bo jak mogliśmy tu przejść? Chyba, że tylko na dole. Może byliśmy tylko na dole? Tak. Okej. Dobra, to jeszcze sobie zbadam tą rurę, dobra? No, tą rurę sobie zbadam, bo tam może być później skrócik. Kurde, ale chodzą takie creepery. Serio? Chodzą takie creepery. To może też niestety tutaj się zniszczyć. Więc na razie... Próbuję przeskoczyć, na razie, ale później może na dół. Kurde, ale są... Jakieś takie... Jaracie się czy nie? Ja się jaram na tą grę. Ostra rura, no. Niezła rura. Ten tutaj zginął. Ostra rura jest, czerwona. I tu powinien być ten skrócik właśnie.
Okej. Serio? Jeszcze mnie lutnął? Ale tu jest bardzo ciasno. Będzie trzeba blokować. Dobra, spokojnie. Nieźle. Amulet mistrza szermierki. No. Tu jeszcze jest na dół? Serio? Czyli ten skrócik mi się udało odblokować. Ampułka. Dźwignia jeszcze. Nie, to jest nieporozumienie. A to jest wszystko opcjonalne, bo można iść po tym bossie po prostu dalej. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się tutaj mogło zmienić, nie? No nie wiem. Po prostu jedziemy. Natomiast tu miałem jeszcze ringa. Sorry. Spowalnia spadek wytrzymałości broni. Chyba nie. Nie, obrażenia lepsze. Ciekawe, co tu się zmieniło. Jeszcze sobie pójdziemy tu, na dół. Ale lokacji sekretnych jest milion. Jest po prostu milion. Teraz jeszcze pewnie jakieś przejście odblokowałem, które nie widzę. Dobra, najlepiej tak. Ostrze piły. Aha, to jest do rzucania, tak? Można rzucić, super. Super, super. Czyli tu wszystko. Teraz nie wiadomo, gdzie tu iść, nie? Bo coś mogłem odblokować. Tylko gdzie? Tylko gdzie, bo tu jeszcze można pewnie spaść. A nie, jednak to się nie zepsuło. No nic no, to tu wszystko. Tu wszystko, ten sekrecik się ogarnął. Mam nadzieję. To chyba nie było związane z tym. Nie, wątpię. Dobra, no to idziemy chyba już dalej. Albo jak coś znajdę, że się odblokowało, to też wam pokażę. Ej, dobra, nie uwierzycie. Tu się ta maź w ogóle skończyła. Nie ma tej mazi nigdzie. Co? Ale jazda. Czyli teraz można walczyć z tym bossem bez zarażenia. Ale jaja. Ale jaja. Dobra. Wydaje mi się, że mamy totalnie wszystko. Wszystkie sekrety. Idziemy dalej już za tego bossa. No muszę przyznać, że sekretów tu jest miliard, ale udało nam się chyba wszystko tam odkryć. I jeszcze ta maź zarażająca na koniec się opuściła. Gdybyśmy tam jakimś cudem przeszli wcześniej, to moglibyśmy walczyć z bossami i z tymi przeciwnikami bez zarażenia, nie? Czyli można sobie to ułatwić. Jak nie dajecie rady właśnie w takim środowisku, co chwilę was tam zaraża i giniecie, no to spoko, nie? To tam w tym miejscu można to ogarnąć, a tutaj... Ewidentnie beczka. Ale tak dobry design jest. Kanister ogniowy, o, czyli można ogniem rzucać. Tak dobry design. O, wychodzimy na las teraz. No, i tu są już takie tereny mniej mieszczańskie. I mamy taki żywioł ognia, więc wszystko ładnie spójne. Z bossami, z otoczeniem, z pułapkami, z naszym wyposażeniem, bo też dostajemy właśnie takie. Ale mega,
Mega mi się podoba ten kostium, bo on jest no, taki właśnie domyślny, jak był prezentowany na grafikach promocyjnych. No i zawsze w Soulsach tak jest, że taki kostium jest sekretny właśnie, na przykład w dwójce Farama albo właśnie takiego rycerza z jedynki. No i to później fajnie sobie wszystko pozdobywać. Coś słyszałem właśnie. Ale wychodzą maszkary. Wychodzą maszkary. Dużo takich jest zasadzek, pułapek. O właśnie. Chcecie mi zaprezentować tą pułapkę? Ja już ją znam. Ja już ją widziałem. Przeżyłem. Żelazna ochrona, bo tutaj jak właśnie mamy te duszyczki do odzyskania i dostaniemy obrażenia, to nam spada, nie? To nam spada ilość zdobytych, ale po ubijaniu przeciwników nam się to odnawia i rośnie, więc to jest właśnie do tego, żeby ochronić te dusze. Kurde, ale taka kopalnia, nie? Ten będzie rzucał pewnie. Patrz, tutaj! Tutaj jestem! Tak jest! Na dół jest imprezka, ale chyba pójdziemy najpierw w górę ogarnąć, bo oni... Kurde, ale lutnął! Dobra, można tu szybko zginąć. Bardzo szybko. Teraz mamy przegrzanie na maksa. I dużo nam bierze, nie? No. Ten jeszcze z widłami. Dobra, zaraz będzie rip. Daj dwie. Nie można lekceważyć przeciwnika, żadnego, ani jednego. Nawet jakieś muchy. O! Co ty mówisz? Czy to będzie nasza zmiana broni? Aby była w motorykę. Motoryka B, technika D. Nieźle. Nieźle. Wytrzymałość broni. Obciążenie znacznie większe. To jest taki klucz francuski. Atak fizyczny 156. Ale tu mamy 72 na tym. Ale tu by można jeszcze sobie tą ostrzałkę. To wiecie co? Sprawdzimy jak to działa. O, tak można sobie naognić. Kurde, to jest wolne. No nie będę tego używał. Jest za wolna do tej gry. Na jakiegoś bossa może. Tak wygląda. No tu mamy takie coś. No dobra, fajnie, ale... No mamy fatrola, nie na naszą postać, ale w jakichś okolicznościach może ją wrzucę, nie? Bo tu musi być szybsza broń. To i tak jest wolna, według mnie, ta, którą ja noszę, ale ona ma bardzo fajny ten ogień, znaczy ten piorun, sorry. Fajnie mi się skaluje teraz z motoryką. I ogólnie movement jest w porządku, nie? Mam mocny atak. Dosyć szybko go wyprowadza, jak na mocny atak. Tak myślałem. Czekałem, aż coś wyjdzie. No ale ten kluczyk super. Czyli jak potrzebujecie tego klucza, lubicie taką postać bardzo ciężką, z mocnym atakiem jednym. To tutaj. To tutaj, w tym miejscu. Ja się postaram właśnie całą grę ogarnąć. Każdy sekret. O ile to będzie w ogóle takie możliwe za pierwszym podejściem, nie? Bo to wiadomo, że może jakaś dzielnica nam się zamknie, no chociaż kto wie. O, idzie majster. Idzie majster. No i raz ten kamień można użyć. Księżycowy kamień nowy przymierza.
Czekajcie. A, to jest tu plus 3. Głównie broni specjalnej. A, czyli... Dobra, jak sobie zrobimy broń z bossa... Jak sobie zrobimy broń z bossa, to powinno być. Może być rip? I chyba jest? Tak. No dobra, wracamy tutaj. Beczuszka nam wybuchła. Dobra, w miarę żyjemy. Z tym majstrem to nie ma przelewek. Oj, nie ma. Kurde, chciałem idealne parowanko. Nie weszło. Kurde. Cały czas przegrzanie będzie, nie? Nie, ciężko. Ciężko. Bo on jest na żywiołach już. Kurde, jeszcze się zbuffował? Jaki rzeźnik, nie? I co on robi? No serio? Dobra. Musimy go chwilę unikać. Bo mamy już srogie przegrzanie. Ja cię kręcę, jaki on jest mocny. Bardzo mocny przeciwnik. Taki mini bosik. Gruba wiksa. O, dobra. Amulet tragarza. Oj, to będzie udźwig. Będzie udźwig. Tak, zwiększa limit obciążenia. O, na 53. Czyli tu można sobie ten klucz francuski wziąć. Pierścień Havla i jedziemy, nie? Tylko, że... Nie mam już fiolek. Bardzo, bardzo taki mocny... Hardkorowy bosik, ale dobra. Tutaj mamy... Księżycowe miasto. Ja cię kręcę. Tutaj mamy spokój. No to idę oddać te duszyczki i... Ruszamy dalej. Okej, wiecie co? Miałem akurat dwa kwarce, więc wrzuciłem sobie... Włączony unik i mamy obniżenie obrażeń podczas uników. Zobaczymy, bo tutaj może dlatego są te uniki takie małe, ponieważ mamy kolejne umiejętności, więc to może później się znacznie polepszyć. No i mamy atak śmiercionośny, to się przyda na bossów. I tutaj uruchomiła mi się druga faza. I druga faza wygląda tak, mamy zwiększenie ogniw. Tutaj w ogóle wstawanie z unikiem, także też znowu pod unik. Zachowanie odzyskiwania gardą. To jest całkiem fajne. Całkiem fajne. I dodatkowe miejsce na amulety też można sobie zrobić, więc myślę, że polecimy w to albo w uniki, nie? Więc teraz chciałbym sprawdzić, jak wygląda ten kolejny unik podczas wykonywania uniku. Jakieś takie dwa dasze może będą. No to idziemy. Idziemy. Warto robić tych pobocznych, bo ten kwarc będzie leciał na pewnie z każdego bossa. No to let's go. Księżycowe miasto. Bodies. Could they be from Moonlight Town? Whoa, did puppets do this? A, ale piękna lokacja, nie? Tam mamy w ogóle jakiś wodospad. No powiem wam, że nie tylko właśnie miejskie tereny są. Czy on mi to przebije? Chłopie, przebijesz mi to? Dobra, przebijesz. Ole ekipy, nie? Jeszcze tamten rzuca oczywiście. No myślę, że z biegiem czasu będę polował na jakieś bronie bez żywiołów. Żeby mieć czystą siłę. Ale...
też chciałbym zobaczyć, jakie lecą z bossów, nie? Bo na razie trzymam te duszyczki po 5000 i zobaczymy, jakie będą z bossów lecieć, bo niekiedy są fajne w grach, ale zobaczymy. Musimy jakiegoś handlarza zdobyć, który będzie nam robił takie specjalne. Na pewno będzie, nie? To jest oczywiste, tylko chyba jesteśmy na razie na takim początkowym etapie, że jeszcze go nie było, albo był sekretny, ale raczej nie, bo wszystkie tereny zbadaliśmy dokładnie. Tego lepiej właśnie tak wyprzedzić z zamiarem. O! To chyba nie padnie, nie, nie padło. Ampułka, ale tutaj są tak dobre, dobrze usytuowane przedmioty, tak jak powinno być, że idziemy jakąś taką ścieżką, troszkę nie w stronę fabuły i już coś tam znajdziemy, a nie taka sucha eksploracja. Pamiętam, że chyba w Kalisto ostatnio tak było w protokol, że szukamy wszystkiego, liżemy ściany, a tam nic nie ma po prostu, nie? Więc wtedy taka eksploracja frustruje i nie chce się już później tego plądrować, a tutaj jak wejdziemy sobie w jakąś ścieżkę, to coś tam dostaniemy, więc to jest to, co ma być. Tutaj są niekiedy takie niewidzialne ściany, ale w porządku. I tak ma wyglądać właśnie eksploracja. Wejdziecie gdzieś w sekretną lokację, coś tam fajnego będzie i to nagradza. I tak ma być, bo jak za 10. razem nic nie będzie w takim miejscu, no to przestanie się chcieć. Okej. Okej. Już chyba drugi raz się nabrałem na takie sztuczki, ale to chyba był mus, co? No nie, to był mus. Tu się nie dało. Mega. Mega. Oj. Gdzieś będzie dalej. Ale zaraz może mi wybuchnąć ta beczka, nie? Więc muszę uważać, ale tego mamy. Dobra, dawaj. Szybko staminka. Księżycowy kamień półksiężyca. I to jest pod te chyba plus 4, a niektóre są pod specjalne. O, przewodnik po księżycowym mieście. To najniżej położona część kratu. Fajnie, fajnie. Kurde, ale tu jestem ciekaw tej fabułki. Ona też będzie nawiązywała do wielu dzieł, tak mi się wydaje, bo to już wcześniej coś tam było. Super. Super, także na razie chyba tą broń jeszcze zostawię, ale później będziemy czegoś szukać. Żeby była pod motorykę i żeby była w miarę szybka. Tutaj musi być szybka broń. O, to ciekawe, że tu nic nie ma. Chyba, że można sobie z góry tu skoczyć. Musi być szybka w miarę broń, ale no wiadomo też nie taki sztylecik. Ale można się przełączać ewentualnie na taki klucz francuski na bossa, no i tyle. I tu wyszliśmy z drugiej strony, nie? Widełki. On ma krótki ten mocny atak. Krótki mocny atak, więc jeszcze z tą bronią będę właśnie handlował, ale na początek była niezła. Na początek była niezła. Poszło nam w miarę gładko, no i tu wychodzimy. No problem, ale bardzo ładne lokacje, bardzo ładne. Jest detal, w tej wersji PC-towej też no mamy takie czyste 4K, tam z DLSS-em mam włączone, ale wygląda jak natywne, natomiast demko było tylko na playce, no i tam czuć ten FSR, i tam jest skalowana ta rozdziałka, ale też dobrze działało, więc to nie jest źle w ogóle, że coś mówię, tylko w porównaniu do PC-towki to już zawsze będzie słabiej. Ty serio? No bo tego mi namierzył.
Dobra, coś tu z namierzaniem poszło nie tak. Dobra, nie puluj ich, nie puluj ich. Aha, bo to się zamknęło? Właśnie nie mogę stąd wyjść. Ej, zginę tu. Ale jazda. Ej, o co tu chodzi? To się nagle zamknęło? Szukałem wyjścia normalnego. Dobra, dobra. Dziwna sprawa, ale musimy iść jeszcze raz. Powiem wam, że ci z widłami to są... Są rzeźniki, są rzeźniki. Dobra, jestem już. Ten rzuca. No i tu się to zamyka. Ale heca. No ja cię kręcę. I te widły są straszne. Dobra. Ja cię kręcę, ile ich jest? Dobra, biorę ergo. I tu jeszcze miałem. Dobra. Dawaj stąd wyjście, bo to jest masakra. Ja w ogóle nie mam miejsca manewru, nie? A tylko... To są te uniki? Dobra, dwóch padło. Straszne to jest. Wiadomo, że można to parować, ale... Jak nas po plecach haratają... No powiem wam, że ten jest taki niewygodny przeciwnik. Ja już widziałem od początku, że jak walczyłem z tym widlakiem, to on potrafił w takim niespodziewanym momencie wyciągnąć coś tam z kapelusza. O, na korozję. Dobra, zobaczmy w sumie. Bo to będzie tu, nie? Co my tu mamy? Fizycznych lepiej, od ognia i elektryczności gorzej, od kwasu. Odporność na kwas. Wydaje mi się, że tu mogą być kwasy, no. Bo ogień był tam. Zobaczymy właśnie, jak lokacja będzie wyglądała, ale... Mamy wszystko, tylko... Nie mamy teraz... Fiolek za bardzo. Jakaś ładna kolejka. Jakaś ładna kolejka, szalona. Ale to będzie wspaniała gra. Naprawdę jest... Na razie jest cudowna. Co to jest grane? Do you want to go up, child? I'm sorry, but the train isn't in service anymore. The cathedral isn't the sanctuary it once was. The people who went up there never returned. I still don't know what happened, but I do know this. The cathedral is off limits forever. If you're determined to pass, you must prove your identity. Who are you? Are you a stalker? Tropiciele. Tropiciel. Interesting. I thought all the stalkers died when the workshop tower collapsed. As for me, I'm as good as dead. A sinner who lost everyone I ever loved. I have no right to stop someone as determined as you. Please be safe up there. Klucz do kolejki. Ergo szepce. Czyli teraz zrobiliśmy taki drugi wybór z tej strony lewej, czyli to będzie taki powiedzmy zły, nie? Jak jestem tropicielem. O, ciekawe. Ciekawe. Ciekawe, co jakbym powiedział tą drugą opcję. Klucz do kolejki linowej. Kurde, dobra. Tego się nie dowiemy. To trzeba dwa razy spokojnie, może nawet więcej przejść. Ale niezła jazda. No ten ubiór. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Pilgrim's Cable Railway. Now, those of you who joined us in Moonlight Town, we hope your preparations for the Pilgrim's Journey are well underway.
Fascinating town, Moonlight. Just fascinating. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. So, thanks for building it on a cliff, St. Frangelico. I kid. Frangelico, wonderful saint, wonderful. Anyway, next stop, the Bridge of Atonement. While you atone there, don't miss a magnificent view of beautiful Krat. It's been my pleasure, friends, and enjoy the rest of your journey. I've been your captain on this ride, Gemini! Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this. When in doubt, let Gemini be your guide. You look annoyed. What I do? I'm sure it's fine. Let's get a move on, pal. Wow. Ale cały czas będę się zastanawiał. Do you see that over there? I recognize dead puppets. That's to be expected, but what is that? Cały czas się będę zastanawiał, co jak wybierzemy inną opcję, nie? I tak będzie zawsze, aż do końca gry. Dobra, idę sobie chyba coś tam wykupić, ruszamy dalej. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu, kliknij w niego i oglądaj już teraz.